Dzisiaj przedstawię Wam wczorajszą inspirację z sesji, którą prowadziłem, związaną z wyłączaniem telewizora. I teraz nie mówię o wyłączaniu telewizora, który masz, może w salonie, w sypialni, czy gdzie tam oglądasz telewizję, tylko o wyłączaniu telewizora tutaj. Bo teraz najpierw odnosząc się do telewizora, który masz u siebie, do czego go używasz? Bo. Telewizor, fajna sprawa. Można Netflixa obejrzeć, YouTube'a, bardzo fajne programy, które albo dadzą ci rozrywkę, albo dadzą ci jakąś wiedzę, rozwój. Są różne opcje. Jednak z moich obserwacji wynika, że w dużej mierze ludzie używają telewizora i radia do karmienia się tymi niezbyt zasobnymi emocjami, według mnie głównie strachem, bo jaki jest sens. Ciągle słuchać informacji, które nakręcają cię negatywnie, dosłownie negatywnie mam takie wrażenie. Wstajesz rano, pierwsze co, włączasz telewizor, nie wiem który program oglądasz, jakieś wiadomości poranne i non-stop słuchasz o tym, co jest nie tak, o jakichś niefajnych wydarzeniach, o wypadkach. W radio też w ogóle. Ja podziwiam ludzi, którzy siedzą z radiem cały dzień co godzinę, co pół godziny lecą wiadomości, które zazwyczaj, chyba z, zawsze zaczynają się od jakichś niefajnych newsów. I teraz najlepsze jest to, że nikt ci nie każe tego słuchać i oglądać, a ty i tak to włączasz i tego słuchasz, więc to też w sumie wątek, wątek poboczny, czemu to robisz? Po co się karmisz? Świadomie, w pewien sposób naprawdę świadomie takimi emocjami, takimi wydarzeniami. A teraz wracając do tutaj, do telewizora w środku. Metafora ta w trakcie naszej sesji z tym podopiecznym powstała. Przez to, że hmm, ta osoba zobaczyła, jak te obrazy, które lecą w głowie, hmm, odbierają jego uwagę, w sensie przyciągają uwagę, odciągają go od tego, co jest ważne, od emocji, od odczuć, bo teraz to jest już moja interpretacja. Jak dla mnie te obrazy, które mamy w głowie, ten telewizor to jest nasza głowa, to jest nasza logika, która będzie nam wrzucała. Różnego rodzaju obrazy zazwyczaj związane z przeszłością, zazwyczaj związane z jakimiś wydarzeniami, które nas e, wspomnieniami, które są po to, żeby nas przed czymś chronić. Suma sumarum. Te obrazy lecą, 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 lecą przed naszą głową, żeby na przykład chronić nas przed wyjściem do strefy komfortu, e, chronić nas przed e, światem zewnętrznym, przed strachem, przed zagrożeniami i tak naprawdę ma to jakiś sens, bo dobrze jest mieć te obrazy przed głową, bo na przykład fajnie pamiętać o tym, że żeby uważać, nie wiem, na czerwone światło, czy uważać na prąd w gniazdku, czy na gotującą się wodę, więc fajnie mieć taki flashback, co się dzieje, jak dotkniesz gorącego garnka. Jednak w tej pracy nad emocjami, według mnie, te obrazy, ta logika. Bardziej przeszkadza niż pomaga. I teraz najlepiej to, że mówię to z własnego doświadczenia, bo sam w tym momencie w dużej mierze pracuję nad tym, żeby, okej, okay, jest ta głowa, są te obrazy w tej głowie, jednak to mi nie służy. Ja uważam, że jest coś takiego jak autorytet wewnętrzny. Pytanie, jaki jest twój, czy to intuicja, czy emocje, czy jakieś zmysły. Według mnie każdy z nas go ma. U mnie na przykład jest to intuicja, która podpowiada mi coś tak w danym momencie, i albo jej posłucham, albo nie. I rzeczywiście, jak jej słucham, to dzieje się magia. A kiedy właśnie wpadają te obrazy z mojego wewnętrznego telewizora, to się okazuje, że no mam jakąś wymówkę, albo tak sobie myślę, że. No, no, wiecie, ile filmów nie powstało tutaj przez to, że moja głowa mówiła mi nie. Nie dzisiaj. Źle wyglądasz, źle się czujesz. Nie wiesz jeszcze tego do końca. Może cię ktoś oceni. No było tego sporo. Więc wracając do tematu. Jak z tym twoim telewizorem, a może po prostu radiem też wewnętrznym? Jak często je wyłączasz, te, te urządzonka w środku? Bo czym według mnie jest to wyłączenie? Jak sobie o tym myślałem, to na przykład medytacja czy... I teraz medytacja to też nie jest to, że siadasz tylko i lewitujesz nad podłogą. Nie, bo możesz na przykład biegać, jeździć na rowerze i medytować. I wtedy też, według mnie, właśnie wyłączasz te obrazy, ten telewizorek w głowie. Jesteś obecny tu i teraz, jesteś ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami. Mm. Teraz mi się przypomniało na tej sesji, ta osoba, z którą pracowałem w momencie, jak ten telewizor został wyłączony, jak proces, który robiliśmy, że tak powiem, wszedł, e, poczuł te emocje, to on nawet ta osoba rzuciła hasło, że wiesz, co ja nawet stopy swoje czuję teraz. I nie chodziło o zapach, żeby było jasne. Mm. Więc ten telewizor, to jego wyłączenie, to spauzowanie, zmiutowanie. Naprawdę według mnie może zdziałać cuda, bo wyłączenie telewizora to jest jedno. A skupienie się na tym, co ci mówi Twoje ciało, Twoje odczucia, Twoje emocje, to drugie. Bo wtedy masz kontakt właśnie z tym, co jest naprawdę w tobie i z tym, co potrzebuje uwagi. Bo teraz to też nie jest tak. Że to wygłuszanie, ten telewizor w środku nie ma sensu. Bo on ma sens, tak jak mówiłem wcześniej. W dużej mierze to jest właśnie zagłuszenie tych emocji, czyli w pewien sposób pomagasz sobie, bo na przykład nauczyłeś się, że lepiej zagłuszyć te emocje. Tylko znów to jest pomaganie, które płynie bardziej stąd, a nie stąd. Bo jak się w końcu odważysz wyłączyć ten telewizor, skupić się na emocjach, jak się odważysz zrobić pracę z tymi emocjami. To się okazuje, że jednak jest jakoś lepiej, jest przyjemniej, jest w ogóle spokojniej. Twoje ciało staje się luźniejsze, jakby nie masz spięć w ciele. I się okazuje no okej. Okay. Jednak można inaczej, jednak można sprawić, że, że się poczuje lepiej. Dlatego jakbym miał jedną rzecz polecić ci, jeżeli chodzi o to nagranie i wnioski, to na 5 minut. Wyłącz sobie na 5 minut ten telewizor, usiądź sobie wygodnie albo idź na spacer. Wyłącz telefon, wrzuć go w tryb offline, co, co potrzebujesz. Ustaw sobie minutnik, 5 minut, 5 minut, 30 sekund, 6 minut. Ustaw na ile chcesz, może nawet na minutę. I skup się tylko na oddechu. Dech i wydech. Zrób to tak, żebyś czuł. I ja teraz, co prawda, mm, zrobiłem niewłaściwe oddychanie, bo podobno tak jest. Oddychaj z przepony. Tu chodzi o to, żeby ci tu góra nie chodziła. O, teraz, tak jak stoi i skup się na oddechu. Jak to powietrze, że tak powiem, przez Ciebie przepływa. I żeby jasne, jak zaczniesz, że robił to pierwszy raz, to te myśli tak będą latały. Chodzi o to, żeby znów co chwila pauzować ten telewizor i znów skupiać się na oddechu. I zobacz po prostu, co się będzie działo. Polecam Ci robić tak najlepiej codziennie i najlepiej po trochę więcej minut niż pięć. Bo ktoś mądry kiedyś powiedział, z tego zapamiętam, jest taki cytat, że jeżeli nie masz pięciu minut, czy tam Iluś 15 minut na medytację dziennie to znaczy, że potrzebujesz dużo, dużo więcej. Więc ten syrop z agawy ma Cię nauczyć, chce cię nauczyć tego, żebyś wyłączał wnętrzny telewizor a w sumie i ten zewnętrzny. Także do następnego. Trzymaj się. Cześć.